Witam was, moi drodzy, serdecznie i dzisiaj rozpoczniemy przygodę z nową gierką na smartfony. Wyszła dokładnie dzisiaj, czyli 25 kwietnia. Gierka nazywa się Harry Potter Hogwarts Mystery. Dużo nie wiem o tej grze, ale powiem wam, co wiem. Wiem tylko to, że wcielamy się jakby w ucznia, tak, który będzie uczęszczał do Hogwartu. I wydarzenia w tej grze są umieszczone jakby przed pojawieniem się jeszcze Harry'ego Pottera w Hogwarcie. Tego, co wiem, chyba to są lata 80. Ale też w 100% nie jestem pewna, czy dobrze zapamiętałam. Na początek, słuchajcie, oczywiście musimy sobie wybrać postać. No to ja wybieram, że jestem witch, czyli babą. Tutaj mamy jeszcze pana, ale nie, wybieram babkę. Akcept. Aha, i teraz możemy, słuchajcie, zmieniać sobie kolor twarzy. Czyli karnację, nie kolor twarzy, karnację. Dobra, zróbmy, że jestem jakaś różowa. I ja bym chciała kolor włosów. Mogę zmienić? O, ja biorę taki kinol, ale fajny, będę Pinokio. Teraz jeszcze jakieś oczy. Matko Boska, nie chcę jakiegoś totalnego potwora, już ten nos wystarczy. O, i takie grube brwi. A, jeszcze kształt twarzy, tak? Dobra, to może coś takiego. Teraz wstecz i włosy. No, koniecznie włosy, oczywiście czerwone, bo jak żeby inaczej. I jakie jeszcze... Aha, tutaj jak widzicie mamy chyba levele, że jak osiągniemy jakiś level, to będziemy wtedy mogli dodatkowe fryzury sobie wybrać. Więc ja może na start wezmę coś takiego? Nie. Dobra, to już wolę to. I ten kinol, nie mogę! Kinol jest, słuchajcie, najlepszy. Dobra. Czyli tak, zapisuję to i zaczynamy rozgrywkę. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Też w ogóle jestem ciekawa, czy ta gra będzie się nadawała do nagrywania. I okej, mamy tutaj pierwszego ziomka, którego należy kliknąć. I o co tutaj chodzi? Słuchajcie, będę wam starała się trochę to tłumaczyć, ale ja nie jestem jakaś mega dobra z angielskiego, więc jeżeli coś się pomylę, to wybaczcie. Witamy się, słuchajcie, z Rowanem. Wiem, że powinnam to zupełnie inaczej przeczytać, ale moim zdaniem, jeżeli przeczytamy to po polsku, to jego imię brzmi dużo, dużo śmieszniej. I co? No, on tutaj się pyta nas, czy jesteśmy gotowi po prostu do zaczęcia jakby nauki w Hogwarcie. No to słuchajcie, oczywiście, że jestem gotowa. Odpowiadam, że tak, jestem gotowa, ale troszkę niepewna i nie wiem, gdzie zacząć, coś takiego. No i on oczywiście nam odpowiada, że nam pomoże. No i na początek poleca nam po prostu znaleźć książki, które będziemy potrzebowali do szkoły. Okej, czyli mamy misję już zaliczoną i teraz idziemy po te książki. Go. Okej, szkoda, że nie mam wersji po polsku, ale może się kiedyś ukaże. Dobra, wchodzimy do sklepu w takim razie. Jesteśmy w sklepie i co dalej? Klikamy, dobra. I tutaj mogę zakupić książki. Książki kosztowały nas energię. Każdą książkę, którą jakby zakupiliśmy, kosztowała nas energię. I te energie, jak widzicie, jedna energia nam się chyba w 4 minuty ładuje, więc to nie jest w tej grze tak, że możemy nią sobie grać, wiecie, ile chcemy, tylko mamy po prostu jakieś ograniczone. A, przesuwamy teraz, wow. Dobra, i tutaj kolejne mamy książki, tak, kolejna półka z książkami, lecimy, jak widzicie, też zdobywamy expa. A, teraz zakupiliśmy chyba Fantastyczne Bestie, książkę właśnie. Czy teraz będziemy kupować? Nie wiem. Nie doczytałam. Dobra. Okej. Powiem wam, że to jest trochę tutaj dziwne, są te nazwy po angielsku, bo wiecie, ja czytałam Harry'ego Pottera po polsku i te tłumaczenia czasami z angielskiego na polski są zupełnie inne u nas i ciężko jest to przetłumaczyć, tak wiecie, w oryginale jakby, nie? Więc... O, wszystko. Grab wszystkie, złap je wszystkie. Dobra, złapałam je wszystkie, wzięłam je wszystkie. Super! Znalazłam wszystkie książki z mojej listy i teraz znowu idziemy do naszego rowka, żeby nam pomógł znaleźć resztę rzeczy. Dobra, przechodzimy do tej alei. Siema, rowek. Rowek, ej. No. No, dziękuję bardzo za pomoc, rowku. I tutaj mam wszystkie moje książki. Super, ale fajnie, jestem bardzo podniecony, że będziesz w tym Hogwarcie. Słuchajcie, ja będę wam trochę tutaj, wiecie, koloryzować te dialogi. Myślę, że będą dużo ciekawsze niż jak są w oryginale. No dobra, i on się pyta o nasze imię.
i moim imieniem będzie Aga, nie żaden Lopez, tylko z Gaga. Aga z Gaga, dobra, potwierdzamy, super, czyli moje imię to Aga, nazwisko z Gaga. My name is Aga z Gaga, me llamo Aga z Gaga. No i super, miło mi Cię poznać i oczywiście tutaj mówię, że już nie mogę, jestem bardzo podniecona tym, że niedługo dołączę do tego Hogwartu. Właśnie, otrzymałam list i tu jest, słuchajcie, mam trochę mały telefon, mały ekran, muszę sobie przybliżyć, bo nie widzę, co tu jest napisane. No i droga Ago z Gago! I mamy tutaj zaproszenie do tej szkoły i mamy tutaj datę, kiedy się zaczyna nasza nauka, no i potwierdzamy, super. I co? I on już mówi, nasz Rowek, że ma już potrzebne jakby rzeczy do tej szkoły, ale ponieważ mama mu kupiła, tak? Wszystko do tej szkoły, no. Super. Lecimy dalej, jakieś pierdoły gada. Rowek się nas pyta, co on jeszcze powinien kupić. Ja myślę, że potrzebujesz porządnego sweterka. Bo to masz teraz ubrane, to jest wiochmeńskie. Dawaj. Super, on się cieszy, że to jest bardzo dobra idea. Bardzo się cieszę. I pójdziemy teraz do Ollivandersa po pewnie jakieś ciuchy, tak? Czy co? Nie wiem. Go. Idziemy. Zaraz zobaczymy, co tu będzie się działo. Okej, okay, jesteśmy już u niego w shopie. Fajnie się to, powiem wam, przesuwa. Może ten ekran, wiecie, troszkę się jakby rozejrzeć tutaj po tym budynku. Po tym pomieszczeniu, sorry. A, klikamy na wykrzyknik, dobra. I no, ja nie wierzę, że to jest prawdziwy Ollivanders. I co tutaj będziemy... Co tutaj zakupimy? Nie, tu różdżkę pewnie zakupujemy, tak? No, dokładnie, różdżka, a nie ciuchy. Ja nie wiem, co on, czemu tam było coś o ciuchach, a teraz o różdżce. Nie wiem, jakieś takie dziwne. Uwaga, testujemy naszą rózgę. I co się dzieje? No i coś tutaj rozpierniczyliśmy, super. No. Tak w ogóle jakby każdy uczeń tak przychodził i testował u niego tą różdżkę, to by tam miał niezły rozgardiasz, niezły rozpiernicz. No, przepraszam cię bardzo, Oliza, że tutaj ci nasypiłam i w ogóle. On odpowiada, nie, to nie jest twoja wina, nie, no w życiu, słuchaj. Tak wszyscy robią, wszyscy mi tu śmiecą, później muszę to sprzątać, ale wybaczam was, bo lubię małe dzieci. I co się okazuje, słuchajcie, że mamy brata. Że ja mam brata. I ona się teraz pyta, co? Ty znasz mojego brata? I on pamięta... Ollivander mówi, że pamięta każdą różdżkę, którą sprzedał komuś. Ogólnie Oli tutaj tłumaczy, że pamięta każdą różdżkę, którą sprzedał. Nawet wiecie, jakie miała rozmiary i tak dalej. Więc kurde, gościu ma niezłą pamięć, nie? Jeżeli dobrze tutaj zrozumiałam, mój angielski nie jest zbyt dobry, to ten nasz brat... uciekł z domu po wyrzuceniu ze szkoły i od tego czasu zaginął. Czyli nasz brat gdzieś zaginął. Ojej, not good. No i co? Co możemy powiedzieć? No, jestem na niego zła, że mnie zostawił. Śmieć, kurde, uciekł, nic nie powiedział, pewnie poleciał na jakieś Karaiby na imprezę, nie? Tłumaczę, że to jakby wyrzucenie z tej szkoły było totalnie nie fair. I że uciekł, nie mówiąc o tym nam. Okej, okay. Czyli pewnie będzie tutaj jakiś dalszy wątek, który, wiecie, będzie nam mówił, co się pewnie z tym bratem stało, może go kiedyś odnajdziemy i tak dalej. Dobra, tutaj tłumaczy nam o tej różdżce, jakieś, nie wiem, ciężkie angielskie słowa są na temat drewna i tak dalej, więc pomijam. Okej, okay, użyliśmy jakiegoś czaru. Ojeja, jeja. Zakolorowało się, super. Splendid, super, podoba mu się. I on jest ciekawy, jaką ścieżkę wybiorę. Dobra, czyli mamy naszą pierwszą rózgę i możemy iść dalej. Idziemy do naszego kolegi, Rowka. I Rowek ma nowy sweterek, widzicie? Jak mu poleciłam, to kupił sobie sweterek i od razu wygląda jak człowiek, widzicie? Jaki ładny i przystojny Rowek jest? No, uwielbiam twój sweter, jest piękny, bardzo pasuje do ciebie. Pięknie, śliczny jesteś. Mniam, mniam jesteś teraz, Rowek. Rowek nie może uwierzyć, że mamy, słuchajcie, różdżkę z tarniny? Nie, słuchajcie, wpisałam sobie to w tłumacza, bo nie mam pojęcia, co to słowo znaczy, ale
wytłumaczyło mi, że to jest tarnina. Dziwnie to brzmi, ale okej, okay, dobra. Skąd wiedziałeś? Moja family tree farm, czyli... czyli jego jakby rodzina, farma, tak, rodzina dostarcza te drewno. Okej, okay, dlatego on się zna. Super, Rowek, ale z ciebie, kurde, znawca. Tak, możemy być przyjaciółmi, super. I on się pyta, czy nie jest zbyt dziwny, ponieważ ludzie przeważnie uważają go za zbyt dziwnego. No i ja twierdzę, że ludzie uważają tak samo o mnie, to jest prawda. Dużo ludzi uważa, że jestem dziwna, więc słuchaj, Rowek, dogadamy się, nie? Dogadamy się, Rowek. Moim bratem jest Jakub. Dobra, moim bratem jest Jakub z Gaga. Będę, słuchajcie, bardziej tłumaczyła te imiona na polskie, bo myślę, że będzie tak łatwiej. Dobra. Czyli nawet on wie, że Jakub z Gaga został wywalony z Hogwartu za złamanie jakby zasad w szkole. W poszukiwaniu, nie wiem, przeklętych krypt? Nie wiem, o co dokładnie chodzi, ale zobaczymy. No, wszyscy ze szkoły wiedzą o tym, super, no, super, super, czyli pewnie będą się ze mnie śmiali, że mam takiego brata jakiegoś niegrzecznego. Dobra, i on tutaj tłumaczy, Rowek, że bądźmy razem, kurczę, kopnięci na głowę. Rowek się pyta, co, jeżeli ktoś się zapyta o tego mojego brata, tak, i będzie nam dokuczał, no, nie wiem, follow my lead, czyli to kliknę, dawaj, idziemy to. Tak, chcę to. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie będą jakieś bójki i takie różne rzeczy. Dobra, bardzo powiem wam, jest dużo tutaj tekstu. Już mi się nie chce tego za bardzo czytać. Żegnam się teraz z Rowkiem i spotkamy się dopiero w Hogwarts Express, czyli tym pociągu. I dobra, mamy misję zaliczoną. Wow, zrobiliśmy pierwszy rozdział. I witamy w Hogwarcie, czyli rozdział drugi. Jedziemy pociągiem, ciuch, 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 ciuch. Ciuch, 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 super, super, ciuch, ciuch, ciuch. Dojechaliśmy już? Ciuch, 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 już jesteśmy, super. Okej, zobaczmy dalej, co tu się dzieje. Idziemy na jakiś lower floor. Do dużej sali idziemy, okej. No tak, no bo wiadomo, rozpoczyna się wszystko zebraniem dużej sali i w ogóle jestem ciekawa, do jakiego domu dołączę. Czy będę mogła wybrać, czy to jakoś, wiecie, samo mi wybierze? No i McGonagall wita się z nami tutaj w Hogwarcie. I zaraz będą wybierane domy dla nas. Wiadomo, jest Gryffindor. No, każdy domy, słuchajcie, zna raczej, kto interesuje się Harry Potterem. Tak. Ja bym najbardziej chciała być, powiem wam, chyba w Slytherinie albo w Gryffindorze. Jak będę w jakimś innym, to będzie trochę mi smutno. Bo zawsze tam te inne domy udawałam... uważałam za, wiecie, jakieś takie nudne. No dobra, idę, uwaga. Bieram czapę zaraz i zaraz mi gdzieś przydzieli. Uwaga, uwaga. Na jaki dom liczę? Ja liczę na Slytherin. Jest, tak, liczę na Slytherina. Dobra, czapka się na to zgodziła. I uwaga, o, i wybrało mi Slytherin. Czyli słuchajcie, możemy sobie bez problemu wybrać dom taki, jaki chcemy. Czyli to nie jest losowe, co jest, powiem wam, trochę szkoda, bo myślałam, że może, wiecie, będziemy musieli odpowiedzieć na jakieś pytania i po tym nas by gdzieś przydzieliło. No ale dobra, czyli jesteśmy w Slytherinie. Tak naprawdę powinnam wybrać chyba Gryffindor, by mi do włosów pasowało, no ale dobra, nieważne. I co to teraz? Dumbledore, siema, ziomek! No, wita nas w Hogwarcie, wszystko pięknie. Aj, słuchajcie, tutaj właśnie teraz profesor Dumbledore nam mówi, że chłopak, który przeżył, tak, Harry Potter jest bezpieczny. Czyli wychodzi na to, że te jakby wydarzenia chyba w tej grze zaczynają się jakby od tego momentu, kiedy Harry Potter był mały, tak? Na to wychodzi. Czyli nie wiem, czy to są tam lata 80. Nie wiem, w jakich latach się urodził Harry Potter. Nie pamiętam tego niestety. No i tłumaczy nam oczywiście, że tu możemy zdobywać punkty dla swoich domów. No i oczywiście, kto będzie miał najwięcej tych punktów, no to wygra, nie? Oczywiście, dobra. Jest też Snape, młodziutki Snape. Ojej, ja kliknęłam i nie przeczytałam, co on powiedział. Cholipka. Przez przypadek dotknęłam palcem. Okej, idziemy się teraz przenieść do naszego pokoju. Tak, do Slytherin Common Room.
Tak, idziemy zobaczyć taki, wiecie, wspólny pokój, w którym będziemy spędzali czas. No, wszystko tak jak w filmach i w książce. Tutaj, jak widzimy, mamy wyjście i tutaj możemy rozejrzeć się dalej. I co? I co mam teraz zrobić? A, tu mamy jakiegoś ziomka, z którym musimy pogadać. Okej. Okay. Klikamy to. No, super, że ciebie widzę, Aga. Że cieszymy się, że mamy ciebie w Slytherinie. A, to jest nasz Rowek. Siema, Rowek, też jest w Slytherinie. No i super. Bardzo się cieszę. A, i tłumaczy nam, że jesteśmy tutaj jakby underwater, czyli pod wodą, tak? No bo to jest jakby w piwnicy mamy te komnaty swoje. Slytherin jest jakby pod ziemią, tak? Jeżeli dobrze zrozumiałam, jeżeli nie, to coś mnie poprawcie, bo wiecie, ja to tak czytam pobieżnie, bo powiem wam, bardzo dużo jest tego tekstu w tej grze i żałuję trochę, że tego nie ma po polsku, by było dużo łatwiej. Nie chce mi się, wiecie, wszystkiego tak wolno czytać i tłumaczyć. Timetable, czyli co, jakiś... Aha, teraz zobaczymy nasz plan zajęć chyba, tak? I na co... czego najbardziej oczekuję? Znaleźć mojego brata, jakby z klasy z eliksirami i uroków, czarów, jakby klasa. Nie wiem, dobra, ja chcę eliksiry, robić potiony. Będę panią potion. Okej. Okay. Czyli to będą ze Snape'em. O, Snape to będzie mój ziomeczek, słuchajcie. Będzie mój ziomeczek najlepszy. Okej, okay. Dobra, idziemy. Za dużo jest tu, wiecie co, pierdzielenia troszeczkę. Za dużo tego tekstu. Bo tak naprawdę to, wiecie, to jest wszystko takie... Dobra, i co my teraz tutaj mamy? Aha, czyli musimy jakby pierwszą lekcję ukończyć. Jest to Lumos. Zobaczmy, co to jest. Idziemy. Aha, czyli najpierw wcale jednak nie idziemy na eliksiry, tylko idziemy się uczyć czarów. Dobra. No niestety, nie będziemy tutaj robili mefedronu. Na razie robienie mefedronu nie jest nam dane. Witam ciebie. Tak, super, Miss Gaga. A, i wszyscy się pytają oczywiście o tego mojego brata też i tak dalej. Przypominają mi o nim. Boże drogi, co ten mój brat zrobił, nie? Teraz się mnie profesor zapytał, czy będę, wiecie, wszystko robiła według zasad. To ja odpowiem, że jestem rebel. Będę niegrzeczna. Nie dam sobą pomiatać. Okej, okay, dajcie mi się nauczyć jakiegoś czaru. Za dużo pierniczycie. Super, super. Go next. Lumos. Chcę się nauczyć Lumos. Go. Super, klikam. Co już, nie mówcie, że się już nauczyłam. A, i będę się uczyła jedną godzinę. Czyli to nie jest tak, że coś sobie palcem po ekranie porobię i już będzie ok. Tylko muszę po prostu odczekać teraz godzinę i za godzinę przyjdę i zapewne nauczę się tego czaru. Ok. I co mogę jeszcze tutaj zrobić? A, muszę się nauczyć, ok. Czyli wykorzystują nasze te punkty energii. A można przybliżyć? Nie, nie można. Dobra. Tutaj teraz słuchamy. Super. Dalej klikamy. Jedziemy, jedziemy, zaraz pewnie nam się energię skończą i tyle z tego będzie. Dobra. I co? To wszystko? Dobra, otrzymaliśmy jeden punkt energii, jednego jakiegoś, nie wiem, kryształa, czy co to tam jest i 100 kasiory. A, ojej, ja tu wybieramy w takim razie, co chcemy. Oj, to nie wiedziałam. Dobra, muszę odpowiedzieć na jakieś pytanie. I profesor się nas pyta, co zapewnia czar Lumos? Light? No na pewno nie wodę, na pewno nie coś związanego z dynią, nie? Więc wybieram, że światło. Dobrze, zgadza się. Ej, to nawet fajne, że robią takie, wiecie, pytania do nas, nie? To jest nawet ciekawe. Super, odpowiedziałam dobrze, patrzcie, jak się cieszę. Ale zadowolona. A, i teraz będziemy chyba kastowali tego spela, tak, czyli go używali, dobra. Lecimy dalej. A, i wydaje mi się, że tutaj chyba, widzicie, mogę jakby tego czaru nauczyć się szybciej, czyli używając tych punktów jakby energii, ale gdy, jeżeli nie chcemy ich zużywać albo ich nie mamy, to wtedy i tak po godzinie się pewnie nauczymy tego czaru. Czyli tak oni to zrobili, tak mi się wydaje. Dobra, i coś jeszcze należy zrobić? Czy już wszystko mam? Dobra, i teraz co tu wybrać? Słuchajcie, wybieram to, bo to pewnie są jakieś płatne kryształy, które się za pieniądze tylko zdobywa. Dobra, a, i teraz czarujemy. Łup!
Excellent, brilliant, super. Pięknie, mamy latarkę z naszej rózgi. Bardzo się cieszę. Jej! Dobra, collect, super. A, i dostałam też tego jednego brylanta, kryształa, nie wiem co to jest, później się okaże. O, i byłam chyba najlepsza w klasie i dostaliśmy punkty dla Slytherinu, super. Rowan się cieszy, nice work mówi, czyli dobra robota. I mamy Lumos zaliczone. I tutaj w tym momencie mamy, zobaczcie, jakby u góry pierwszy rok i mamy rzeczy, które możemy się jakby nauczyć, tak? Których prawdopodobnie musimy się nauczyć, żeby przejść na kolejny rok. A jak tu dalej przesuniemy, to co? Nie mogę. Dobra, muszę to kliknąć. Taka jest misja. Aha, i dostaniemy za to 5 dżemów. Dobra. I co? Dalej? Mhm. Dobra. Tu później będziemy to sobie, słuchajcie, z czasem rozkminiali. I co, ja mogę to odebrać? Nie, to już chyba odebrałam, tak? No chyba tak. Dobra, a dalej mogę zobaczyć? Drugi rok, trzeci rok i to wszystko, 3 lata. W tym momencie zakończymy, bo nie chcę, żeby ten odcinek zaraz trwał, wiecie, 40 minut. Jeżeli wam się to spodobało i chcecie to dalej oglądać, to pamiętajcie, łapki w górę i piszcie komentarze. I wtedy będę dalej nagrywała, a kolejna lekcja będzie eliksiry. Więc będziemy robili mefedro. Albo wstrzykiwaną marihuanę, słuchajcie, więc jeżeli chcecie to zobaczyć, to łapkujcie filmik i piszcie komentarze. No a jeżeli są tu jakieś nowe osoby, to pamiętajcie o subskrypcjach i do zobaczenia, pa pa!